Wiedziałem już wcześniej, że Dawid to jest taki trochę król wzorcowy, że Saul to był ten taki król nieidealny jeszcze, w jakimś sensie zły król. Dawid jest tym dobrym królem, takim prawie że chodzącym ideałem, który ma dobre i szlachetne serce, chociaż z zewnątrz może aż tak bardzo nie wygląda na króla. Ale ten Dawid, który jest właśnie teraz królem nad Izraelem, który pisze piękne psalmy. Ten Dawid w szczycie swojej formy dopuszcza się czegoś absolutnie strasznego. Okazuje się, że ten Dawid, który jest właśnie takim ideałem, jest tylko człowiekiem i dopuszcza się czego. Po pierwsze, dopuszcza się cudzołóstwa, a potem jeszcze żeby ukryć ten grzech, dopuszcza się morderstwa, zabija męża tej batrzeby właśnie z którą dopuścił się tego cudzołóstwa i no historia straszna, wręcz oburzająca. No taki, taki człowiek, można powiedzieć w jakimś sensie pobożny i święty, dopuszcza się tak strasznych rzeczy. I ta historia to jest taka przestroga, że każdy, kto myśli o sobie, że jest właśnie dobry, święty, to to jest taka historia, że możemy się pogrążyć w, takiej trochę, w takim komforcie swojej świętości i tak się rozleniwić jak Dawid. Dawid, który powinien być na wojnie, który powinien walczyć ze swoimi wojownikami, wyleguje się w pałacu i, i w ten sposób dochodzi do tego grzechu. I można się też tak pławić właśnie w swojej własnej przekonaniu takim fałszywym o własnej pobożności, świętości. I przede wszystkim ta sytuacja uczy nas, jest taką przestrogą i uczy nas pokory. Że każdy, nawet bardzo dobry człowiek może upaść, jeżeli nie będzie właśnie czuwał. I druga rzecz to jest właśnie uważność, czuwanie nad swoim sercem, Porządkowanie tego serca i uważanie, czy tam czasem jakieś zło powoli się nie rozprzestrzenia, nie rozplenia, się nie, nie pochłania coraz większej przestrzeni tego serca. Pokora to jest to, co zwycięża właśnie zło w naszym sercu, co jest takim, można powiedzieć, pestycydem, który wytruwa wszelkie chwasty, i warto w tą pokorę się uzbroić, żeby to serce było właśnie bezpieczne od, od wszelkich takich. Nieprzewidzianych wielkich upadków. Dzisiaj powiem o świętym Dominiku. Należy wreszcie o nim powiedzieć. Czy święty Dominik najpierw zorganizował zakon, strukturę zakonną, zebrał braci, następnie zorganizował im studium, wykształcił ich? Później napisał regułę i wreszcie wysłał ich z misją głoszenia Ewangelii. Nie, tak nie było. Jako Dominikanie nawet szczycimy się tym, że święty Dominik najpierw poszedł głosić Ewangelię, w ogóle nie myśląc o tym, że kiedykolwiek założy zakon. Później wreszcie, kiedy zebrali się wokół niego bracia, no musiał im jakoś życie zorganizować. W związku z tym zorganizował struktury, i napisał konstytucję, wybrał regułę. No właśnie mamy czasami taką trochę ideę fix. No, tak po ludzku, no, może nie ma w tym od razu nic złego, ale czasami tak myślimy, że trzeba najpierw się uformować, trzeba najpierw przejść jakieś etapy formacji, no a później ruszymy do jakiejś misji. Często jak patrzę na różnego rodzaju programy formacyjne w różnych wspólnotach, obfitujące wszelakie warsztaty, to, to, to myślę sobie czasami, co się dzieje później. Czy rzeczywiście później głosimy jeszcze Jezusa, czy głosimy nasze własne kompetencje? Czy czasami te, te kompetencje... Nie są utrudnieniem w spontanicznym, prawdziwym przekazywaniu Ewangelii. Kiedy mnie pytają we wspólnocie, jaki jest tok formacji, to ja zawsze lubię mówić relacje z ludźmi, którzy są w tej wspólnocie. To jest najlepszy tok formacji. Jeżeli ty nie potrafisz żyć z tymi ludźmi, nie odzywasz się do nich, nie przychodzisz wcześniej i nie wychodzisz później. To żadna formacja ci nie pomoże. Najlepsza formacja to życie między ludźmi. To ziarnko gorczycy, o którym mówi dzisiaj Jezus, ono od samego początku ma w sobie wszystko całe DNA wzrostu cały potencjał, siłę do tego, by rosnąć. Od samego początku nie dopiero kiedy wyrośnie na wielkie drzewo. Z nie ma co czekać, tylko należy od razu zacząć głosić Ewangelię tak, jak potrafisz, tak jak umiesz, sposobami, metodami, które posiadasz. Bóg będzie z czasem poszerzał Twoje kompetencje, Twoje zdolności, a przede wszystkim będzie poszerzał Twoje serce. Bo najgorzej jak się poszerzą kompetencje, a twoje serce zostanie tak samo ciasne, jak było na początku. To najgorsze.